To jest nasza druga kwatera na Islandii. Pokój jak każdy inny. Ale okazuje się, że do naszej dyspozycji jest coś więcej. Mamy salon, jakiś tarasik. Mamy drugi salon. Jest też kuchnia z jadalnią. Oczywiście to nie jest wszystko nasze. Myśmy po prostu wynajęli pokój na Bookingu. Przyjechaliśmy tu, właściciele pokazali nam pokój, ale po jakiejś godzinie właściciele się zmyli, wyjechali i zostawili całe to mieszkanie dla nas. No i tak sobie możemy mieszkać na wypasie. No to gdzie my właściwie jesteśmy? Rano wyjechaliśmy z okolic Reykjaviku, żeby pojechać kawałek na północ i na wschód zobaczyć wodospad. A potem wracaliśmy w stronę morza i przejechaliśmy tutaj na Cypelek do miejscowości Grundarfjörður. Koło niej jest piękna góra, która się nazywa Kirkjufell. Ja ją widzę w tej chwili z okna. Ale niestety słaba pogoda nie dopisuje. Zobaczymy. Może jutro będzie lepsza pogoda, to postaramy się tę górę zobaczyć, sfotografować. No i sprawdzić, czy warto tu było przyjechać. Góra nie chciała ukazać swojego piękna, dlatego musieliśmy poszukać go gdzieś indziej. Na szczęście na Islandii cudowne miejsca są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy się rozejrzeć. Plaża Skardzvik zauroczyła nas kolorem piasku i malowniczymi widokami. Ale na kąpiel wybraliśmy inną plażę, Djupalonsandur, z czarnym piaskiem. Było zbyt zimno, aby się rozebrać, ale Marta i tak bardzo chciała wejść do wody. Weszła do kostek i to bez zdejmowania butów. Stwierdziliśmy, że na wodę lepiej patrzeć z góry, dlatego udaliśmy się na klify Londrangar. Gdzie klify, tam i ptaki. I to całe mnóstwo. Thank you.
Meskodziób? Meskonur? Próbowaliśmy znaleźć miejsce, z którego można im się przyjrzeć z bliska. Znaleźliśmy je w okolicach miasteczka Arnarstapi. Jesteśmy w ślicznym, ale niebezpiecznym miejscu. Atakują nas tu ptaki. Może ujdziemy z życiem. Spotkanie z ptakami nie mogło skończyć się dobrze. On mnie tyknął. Jak to? Jak to możliwe? Normalnie. Jak się czujesz? Sprawa. To zetrzyj to ze mnie. A co masz brudne? Wszystko! Po zbyt bliskim spotkaniu z naturą musieliśmy jakoś poprawić sobie humory. Pomogła w tym pobliska knajpka. Czekamy na jedzonko. A co zamówiliśmy? Fish and chips i burger and chips. Coś takiego. Po posiłku poszukaliśmy bezpieczniejszych miejsc do zwiedzania. Wodospady nigdy nie zawodzą. Zawsze wyglądają pięknie, a na Islandii można je znaleźć na każdym kroku. Pod koniec dnia powróciliśmy w okolice góry Kirkjufell. Tym razem prezentowała się bardziej okazale. Dokąd pobiegniemy następnego dnia? O tym opowiemy w kolejnym odcinku.